Takie oto cudo podbija ostatnio TikToka. Kawałek plastiku z łożyskiem, zakładacie to do kluczy i możecie z nimi robić tak. Nazywa się to Kirambit i na TikToku ludzie to po prostu pokochali. Sprzedaje się tego całe mnóstwo, a większość osób, które to produkuje i sprzedaje, to są dosłownie dzieciaki, które jeszcze chodzą do szkoły. I z jednej strony super jest widzieć, że dzieciaki coś robią, że nie tylko grają w komputer, tylko zajęły się drukiem 3D, produkują własne kirambity lub inne elementy i je sprzedają. To jest naprawdę fajne, oczywiście zakładając, że szanują licencje modeli, które są udostępnione na internecie i wszystko robią zgodnie z prawem. Problem jest jednak taki, że właśnie tak kojarzony jest druk 3D, jako taka ciekawostka, która może zostać użyta do stworzenia nie do końca przydatnych rzeczy, ale niektórym mogą się podobać, tak jak wspomniałem. Natomiast druk 3D ma naprawdę fajne zastosowania. Używałem go do bardzo, bardzo wielu różnych projektów i idea tworzenia własnego produktu, który mogę zaprojektować, produkować i sprzedawać, bardzo mi się podoba. I muszę przyznać, że właśnie te, wydawałoby się, bardzo bezużyteczne kirambity z TikToka do tego mnie zainspirowały, żeby spróbować stworzyć swój własny produkt. A ponieważ ja lubię robić rzeczy szybko, to postanowiłem, że zrobię sobie taki mały challenge i spróbuję zrobić produkt 24 godziny. Chcę mieć produkt w 24 godziny, ale nie mam nawet pomysłu, a więc jak na jakiś dobry pomysł wpaść? Z mojego doświadczenia po prostu siedzenie i czekanie na dobry pomysł nie działa i nic dobrego w taki sposób nie wymyślicie. Lepiej po prostu kontynuować pracę nad tym, co robicie, takie codzienne rzeczy i mieć gdzieś z tyłu głowy myśl o tym, że chcielibyście na przykład jakiś produkt, projekt wykonać. Wtedy możecie trochę inaczej spojrzeć na te rzeczy, które robicie i zastanowić się, jak można by je robić lepiej, co można ulepszyć, czy można by coś wydrukować na drukarce 3D, co by wam pomogło. Tak też właśnie zrobiłem i kontynuowałem pracę nad moim stojakiem do filamentu oraz pracowałem nad kilkoma innymi projektami i kiedy sprzątałem w pokoju, zauważyłem kilka figurek, które były wydrukowane jeszcze z poprzedniego filmu o teście drukarki 3D. Chciałem je posprzątać i tata wtedy powiedział, że chciałby je sobie poszlifować i pomalować. I szlifowanie takich figurek, jeśli to już kiedyś robiliście, naprawdę nie jest łatwe. W sensie tam jest dużo różnych takich powierzchni, detali, jakichś ciasnych kątów, do których ciężko dojść papierem ściernym, pilnikiem lub jakąś taką gąbką ścierną. Pomyślałem, że można by to bez problemu ulepszyć, stworzyć małe uchwyty na papier ścierny, którymi dałoby się właśnie dojechać do każdych takich mało dostępnych miejsc. I oczywiście to jest coś, co działałoby nie tylko na wydrukowane figurki, ale właściwie na wszystko, gdzie taki mały mini uchwyt na papier ścierny by się przydał. Poszukałem więc na internecie i znalazłem kilka modeli, które już były gotowe, można było je po prostu pobrać i wydrukować. Tutaj od razu wspomnę, że jeśli chcielibyście sprzedawać takie modele pobrane z internetu, to trzeba zwrócić uwagę na ich licencje i czy zezwalają one na użytek komercyjny i czy nie trzeba przypadkiem potem na stronie takiego produktu wspomnieć, kto jest autorem tego modelu. To wszystko zależy od licencji. Ja nie chcę sprzedawać czyichś modeli, nawet jeśli ta licencja na to pozwala, wolę projektować swoje własne, bardziej dopracowane rozwiązania, dlatego to, co pobrałem z internetu, to były tylko prototypy, które chciałem sprawdzić sobie po prostu, jak działają, jakie kształty są fajne i czy zamysł na taki produkt jest ok. To jest bardzo szybki sposób na to, żeby w ogóle zwalidować, przetestować wasz pomysł i sprawdzić, czy jest on po prostu dobry i czy warto poświęcać swój czas na projektowanie jakichś elementów. A więc pobrałem te modele, wrzuciłem na drukarkę i po godzinie czy dwóch drukowania były już gotowe do przetestowania. I naprawdę mi się spodobały. Te, które pobrałem, były akurat moim zdaniem nieco za duże, nie do końca dopracowane. Ta plastikowa śrubka to był bardzo kiepski pomysł, bo o ile jest to super, że możecie wydrukować sobie taki model czysto na drukarce 3D bez żadnych dodatkowych elementów i macie działający mini uchwyt do szlifowania, to jako taki produkt, który komuś sprzedajecie, nie jest to dobry pomysł, bo ta śrubka po prostu długo nie wytrzyma. Ktoś dokręci coś za mocno, pęknie i jest po uchwycie. Dlatego zdecydowanie bardziej podoba mi się ten model, który ma śrubę metalową i nakrętkę po prostu wciśniętą w wydruk. To jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie dla takiego produktu. Śruby nie są zbyt drogie, nakrętki są naprawdę bardzo tanie, a więc nie zwiększy to kosztu produktu, nawet skróci dosyć mocno czas drukowania, a przede wszystkim bardzo zwiększy żywotność produktu. Po testowaniu zrobiłem mały research na internecie, żeby sprawdzić, czy ktoś już czegoś podobnego na jakąś większą skalę nie sprzedaje, czy przypadkiem na AliExpress, czy Temu nie możecie kupić właśnie czegoś takiego za jakieś grosze. I okazało się, że nie ma takich produktów ani na AliExpress, ani na Temu, a na Allegro. Jest kilka ofert, ale nie do końca jakby jest to dokładnie to, co ja chciałem zrobić. Chciałem, żeby to był gotowy zestaw kilku elementów, nie po prostu jeden czy dwa uchwyty, które są zdecydowanie duże, a raczej właśnie takie bardzo miniaturowe uchwyty, których jest od razu na przykład 5 czy 6 w zestawie. Wziąłem więc mój zeszyt do rysowania i naszkicowałem kilka uchwytów, które moim zdaniem byłyby przydatne, a potem przeskoczyłem do projektowania w CAD-zie w programie Fusion 360, gdzie wszystko sobie zaprojektowałem, przygotowałem do druku i zacząłem drukowanie pierwszych prototypów.
Oczywiście nie wszystko wyszło idealnie i trzeba było kilka rzeczy poprawić. Nakrętki nie do końca dobrze wchodziły na miejsce i były za luźne. Znowu miejsce na śruby było trochę za ciasne, ciężko było tą śrubę umieścić na miejscu. Chciałem też trochę pobawić się kolorystyką. Przez przypadek wpadłem na ten pomysł, żeby właśnie czarny pasek był na dole, a potem wymienię filament i góra samego uchwytu do szlifowania była kolorowa. Myślę, że wygląda to bardzo fajnie. Dodatkowo docisk jest czarny, co super zlewa się z tą właśnie dolną czarną kreską, a sama nakrętka jest taka zielono-niebieska, powiedzmy turkusowa i to bardzo fajnie, tak jakby jest taki charakterystyczny układ kolorów, który bardzo mi się podoba i myślę, że fajnie to wszystko razem wygląda. Po dopracowaniu produktu przyszedł czas na zdjęcia. Ja do zdjęć używam namiotu bezcieniowego, który ma 1,5 na 1,5 metra. Tak kiedyś przez przypadek kupiłem, jest on zdecydowanie za duży, nie polecam tak dużego namiotu, chyba że wasze produkty są wielkie. Zdecydowanie mniejszy namiot sprawdzi się lepiej, łatwiej będzie go dobrze oświetlić, ale tak naprawdę jeśli weźmiecie po prostu kartkę papieru i trochę pobawicie się ze światłem, to też zrobicie całkiem dobre zdjęcia produktowe. Oczywiście takie zdjęcia prosto z aparatu nie nadają się jeszcze do wystawienia na internet, trzeba je trochę poobrabiać. I takie obrabianie ja robię akurat w Gimpie. Gimp może najlepszy nie jest, ale jest darmowy i ma naprawdę dużo opcji, a ja przynajmniej wiem mniej więcej jak go używać. Rysuję sobie białą kreskę dookoła zdjęcia, wtedy widzę jaka jest różnica w tym białym tle, które jest na zdjęciu i w takim prawdziwym białym kolorze, który jest po prostu biały. Następnie dostosowuję poziomy zdjęcia, trochę podnoszę biele, aby wszystko było jaśniejsze i aby te białe tło było naprawdę białe i trochę dostosowuję kolory. W przypadku takich uchwytów jak na przykład ten biały zestaw, ciężko jest to zrobić, ponieważ ten biały kolor uchwytu zaczyna zlewać się ze tłem, a więc trzeba się tym trochę pobawić i dopracować. Być może jest na to lepsza metoda, ja lepszej metody nie znam i robię to tak jak po prostu potrafię, ale jak poszukacie sobie na internecie, to jest naprawdę mnóstwo tutoriali, jak zrobić takie profesjonalne zdjęcia produktowe w domu. Nie jest to trudne, właściwie pół godziny, może godzinka roboty i macie super profesjonalne zdjęcia, właściwie za 0 zł. Kiedy zdjęcia są gotowe, produkty są gotowe, trzeba wystawić oferty na internet. Ja prowadzę swój własny sklep na prostoczęści.pl, gdzie możecie kupić produkty, które ja projektuję, produkuję lub inne, które bardzo mi się podobają i te mini uchwyty również tam będą wystawione. Jest to dla mnie najprostszy, najszybszy sposób, żeby coś właśnie na sprzedaż wystawić. Zarazem prowizje w takim sklepie przez to, że jest on zrobiony przeze mnie, są naprawdę bardzo, bardzo niskie. Alternatywą niesamowicie popularną w Polsce jest oczywiście Allegro. Jak do tej pory ja na Allegro nie sprzedawałem, ale ponieważ jest tak popularne, stwierdziłem, że spróbuję i wystawię te mini uchwyty również na Allegro. Weryfikacja trochę potrwała, więc to niestety nie udało się w 24 godziny, ale samo wystawienie moich produktów na moim sklepie prostoczęści.pl udało się zamknąć 24 godziny, a więc można powiedzieć, że wyzwanie się udało. Jeśli chodzi o Allegro, to po przejściu weryfikacji dodałem moje produkty i wszystko było właściwie gotowe do sprzedawania. Niestety pierwszego zamówienia nie udało się zrobić w pierwsze 24 godziny. Ale teraz, kiedy nagrywam to już tydzień później, sprzedało się chyba ponad 12 uchwytów i na Allegro, i na sklepie Proste Części. Dodatkowo rozesłałem maile o dystrybucji takich uchwytów do różnych sklepów modelarskich. Całkiem szybko się to rozwija. Coraz więcej uchwytów drukuję. Teraz, kiedy to nagrywam, jeśli w tle słyszycie jakieś piski, to prawdopodobnie jest to drukarka, która cały czas właśnie te mini uchwyty drukuje. Mam również pomysły na nowe produkty. Na przykład stworzyłem magnesy na tablicę Skadis. Skadis jest to taka tablica z IKEA do organizacji przeróżnych rzeczy. Bardzo je lubię. Są w moim pokoju w warsztacie. Mam tam rozłożone wszystkie moje narzędzia, a te właśnie magnesy to jest coś, czego nie da się kupić w IKEA, nie da się kupić właściwie nigdzie indziej, a w Polsce okazało się, że nikt tego nie sprzedaje, mimo że te magnesy na Etsy w Stanach Zjednoczonych są bardzo popularne. Postanowiłem więc, że wydrukuję własne, bardzo proste modele, które teraz już możecie zamówić na prostoczęści.pl oraz Allegro. Mimo tego, że mam już trochę doświadczenia w sprzedaży produktów z drukarki 3D, ale tak naprawdę tylko trochę, to ten cały proces tworzenia produktu tak szybko i sprzedawania go przez ostatni tydzień naprawdę bardzo mi się spodobał i wizja tego, że w przyszłości mógłbym to przerodzić w jakieś takie taką mini farmę druku 3D, 2, 4, może 10 drukarek, jest naprawdę bardzo fajna. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. Jeśli chciałbyś kupić swoje własne mini uchwyty do szlifowania, znajdziesz je na prostoczęści.pl oraz na moim Allegro. Linki są w opisie. Jeśli chciałbyś zobaczyć więcej filmów na temat druku 3D, robotyki, elektroniki, projektów DIY, to zapraszam Cię na kanał Proste Części. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.
I jeśli się zastanawiacie, to tak, wydrukowałem to tylko jako rekwizyt do tego filmu i prawdopodobnie nigdy więcej tego nie użyję i zaraz odczepię od moich kluczy, ale chciałem, żebyście wiedzieli, o co właściwie chodzi, jeśli ktoś z was nie ogląda TikToka. Ja w sumie też nie oglądam TikToka, ale tak po prostu wysyłając moje własne TikToki, zobaczyłem jakichś ludzi z drukarką na TikToku, byłem ciekawy, co robią i okazało się, że robią właśnie to, a potem okazało się, że jest ich naprawdę mnóstwo.